No hej, tu Kasia z bloga wkondycji.pl. Dzisiaj zrobimy sobie ćwiczenia na klatkę piersiową. A więc jeśli chcesz ujędrnić i podnieść swoje cycuchy, to będą świetne ćwiczenia dla Ciebie. Jeszcze tylko dodam, że do tych ćwiczeń przydadzą Ci się hantelki, obciążniki na nadgarstki albo po prostu butelki wody. Do dzieła! Zaczynamy sobie od pompek męskich albo damskich. Cała sylwetka w jednej linii, pilnuj, aby pupa nie była za bardzo wypięta, dłonie znajdują się pod ramionami i uginamy łokcie. Ja zrobiłam trochę męskich, ale pokażę Ci też damskie. Sylwetka prosto i opieramy się na kolanach. W sumie robimy 20 pompek. W kolejnym ćwiczeniu kładziemy się na plecach, nogi zgięte w kolanach, oparte o podłogę i bierzemy sobie albo hantelki, albo butelki wody. Ciężar dostosuj indywidualnie do siebie. Otwieramy ramiona, ręce są cały czas lekko zgięte i zamykamy. Robimy to ćwiczenie powoli, starannie, nie śpieszymy się. Pamiętaj o oddechu, wdech nosem i wydech ustami, kiedy składasz ręce. Na to ćwiczenie mamy minutę. Zostajemy w tej samej pozycji, odkładamy jeden hantelek albo jedną butelkę wody, drugi bardzo mocno ściskamy i wykonujemy powolny ruch do klatki piersiowej i w górę. Pilnuj, aby ciężarek był bezpośrednio na klatką piersiową, nie nad twarzą, nie nad brzuchem. Cały czas bardzo mocno napieraj rękami na siebie, na ten hantelek. Możesz wyobrażać sobie, że chcesz ten hantelek albo butelkę wody zmiażdżyć. To ćwiczenie wykonujemy przez minutę 20. Ostatnie sekundy. W kolejnym ćwiczeniu znów ta sama pozycja, leżymy na plecach, nogi ugięte w kolanach i będziemy wykonywać ruch bardzo podobny jak w ćwiczeniu drugim. Czyli otwieramy ręce, lekko zgięte w łokciach i zamykając jeszcze przekręcamy nadgarstki, które trzymają hantelki albo butelki wody. Wierzch dłoni ma być skierowana w stronę naszych kolan. I znowu nie śpieszymy się, pamiętaj o oddechu. Tutaj nie chodzi o to, żebyś złapała zadyszkę, żebyś się zmęczyła, ale raczej, żebyś zmęczyła mięśnie. To ćwiczenie wykonujemy przez 1,5 minuty, a po nim przejdziemy do ostatniego ćwiczenia w tej serii. But you gotta be there for me too.
pozycja znów taka sama, używamy dwóch hantelków albo dwóch butelek wody. Ręce lekko zgięte w łokciach i nie dość, że mocno napieramy tymi ciężarkami, hantelkami czy butelkami wody na siebie, to jeszcze robimy ruch, który zaczyna się od klatki piersiowej i kończy na parkiecie. Na to ćwiczenie mamy również 1,5 minuty. But I made it with you next to me. Around the world and back again. I hope you're waiting at the end. But I can't do this alone. Sometimes I just need a light. If I call you on the phone and you're on the other side. So when your tears roll down your pillow like a river, I'll be there for you. I'll be there for you. When you're screaming but they only hear you whisper, I'll be loud for you. I'll be loud for you. I got you, I promise. Let me be honest. Love is a road that goes both ways. When your tears roll down your pillow like a river, I'll be there for you. Ostatnie sekundy. I koniec pierwszej serii. Mam nadzieję, że te ćwiczenia Ci się podobały. Ile polecam serii, ile polecam powtórzeń, jak kombinować z tym obciążeniem, to wszystko masz w opisie pod filmem. W opisie pod filmem daję Ci też linki do mojego bloga, Instagrama, Facebooka, jeśli chodzi o Facebooka, do fanpage'a i zamkniętej grupy na Facebooku Drużyna w Kondycji, gdzie serdecznie Cię zapraszam. Jeśli ten filmik Ci się podobał, zostaw proszę łapkę w górę i nie zapomnij też zasubskrybować tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz. Mam nadzieję, że masz świetny dzień. Życzę Ci udanych kolejnych serii. Pa, pa!